Mówił pan tutaj dużo o Cieszynie, o problemach pracowników transgranicznych. Ja natomiast chciałem zapytać o pana program wyborczy, w którym napisał pan, że zamierza przeznaczyć aż 7,2% produktu krajowego brutto na ochronę zdrowia. Jakim kosztem? Żadnym kosztem, bo dzisiaj koszt niedoinwestowanej ochrony zdrowia to koszt ludzi, których trzeba leczyć, którzy umierają, którzy chorują, przez to nie wykupują leków. Dzisiaj w naszym interesie jest, żeby doinwestować w służbę zdrowia, tak zresztą jak robią to Czesi. Po 1989 roku Czesi borykali się z takim samym problemem zapaści służby zdrowia jak Polska. Czesi podjęli ważną decyzję. Priorytetowo zaczęli traktować ochronę zdrowia i dzisiaj mają jedną z najlepszych służb zdrowia w tej części Europy. Chciałbym, żeby Polska skorzystała z tej dobrej praktyki, bo jeżeli tego nie zrobimy, to koszty leczenia w naszym kraju będą rosły. Dzisiaj i tak pracownicy, dzieci, młodzież chorują najczęściej w Europie. To jest w naszym wspólnym interesie, żeby zadbać o pewne standardy. To masowe zamykanie szpitali powiatowych, ten eksodus pielęgniarek i lekarzy na zachód musimy powstrzymać, bo inaczej nie będzie nas kto miał leczyć, bo inaczej będziemy masowo umierali na różne choroby, na różne powikłania, bo my nie będziemy leczeni na czas. Mówi pan też o zielonej transformacji, postawieniu na klimat. Jest pan też europosłem. Kilka tygodni temu Komisja Europejska mówiła o funduszu odbudowy, który miałby być niejako ponad budżetem Unii Europejskiej. I w ramach jego miałyby być dla wszystkich państw członkowskich dostępne 750 miliardów euro w ramach grantów i pożyczek pod pewnymi warunkami. Czy ta pana polityka, ona się wpisuje jakby w ten trend, który narzuca Komisja Europejska? W 100% się wpisuje, co więcej odpowiada na realne zapotrzebowania dzisiaj Polski. Bo jeżeli mamy szansę z Unii Europejskiej ściągnąć środki na to, żeby doinwestować właśnie na przykład szpitale powiatowe, żeby utrzymywać miejsca pracy, żeby tworzyć nowe miejsca pracy w odnawialnych źródłach energii, jeżeli możemy zdobyć środki na budowę nowych mieszkań z tanim czynszem, na wynajem, to musimy skorzystać z tego największego, jak pan słusznie powiedział, projektu w historii Europy. To jest nowy plan Marshalla dla Europy. Jeżeli Polska będzie tak nieudolnie absorbowała te środki, jak robi to dzisiaj rząd pana premiera Morawieckiego i PiS-u, to niestety ten pociąg nam odjedzie. Trzeba z tego skorzystać. Wiem, jak to zrobić. Jestem w Komisji Budżetowej, będę pilnował tych środków dla Polski, bo to może dodać energii, to może dodać siły polskiej gospodarce i będzie to z korzyścią dla zwykłego człowieka. Myśli pan, że Polski zwyczajnie na to nie będzie stać, bo te pieniądze mają pochodzić z kredytów zaciągniętych na rynkach finansowych i te pieniądze z funduszy odbudowy. Tak przynajmniej mówi Komisja Europejska, tak? W części to będą środki, które są zabezpieczone, w części to będzie emisja obligacji europejskich, ale każdy kraj emituje obligacje. Polska emituje mnóstwo obligacji. Do tej pory Unia Europejska nie emitowała obligacji europejskich. Najwyższa pora, żeby zaczęła to robić, szczególnie w czasie kryzysu, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zgromadzimy wystarczającej ilości środków, to przegramy po prostu. Ludzie będą masowo tracili pracę, będziemy mieli problemy z gospodarką. Ja przyjeżdżam teraz właśnie z Bielska-Białej, gdzie upada całkowicie przemysł motoryzacyjny. W FSM-ie czy w wielu firmach tysiące ludzi będą zaraz traciły pracę. Jeżeli Unia Europejska, jeżeli polski rząd nie podejmie jakichś realnych działań, to będziemy się borykali z olbrzymim bezrobociem i nikt tego nie rozwiąże. Mam jeszcze pytanie ostatnie dotyczące jakby urzędu prezydenta i jakby jej funkcji wizerunkowej. Głośno w ostatnich miesiącach jest o uchwałach, które podejmują samorządy, które godzą w interesy środowiska LGBT. Między innymi tutaj jeden z samorządów Istebna podejmowała podobną uchwałę. Jak pan widzi rolę prezydenta? Czy on powinien się angażować wizerunkowo w takie
sprawy? Tego typu uchwały nie tylko godzą w interes jakiejś grupy społecznej, ale godzą w interes Polski, bo są po prostu głupie i niepotrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj 30% naszego kraju ma tego typu uchwały. No to jest niedorzeczne, to niczego dobrego nie robi, to jest nagonka na jakąś grupę społeczną. Ja chciałbym być prezydentem, który będzie łączył, a nie dzielił. I dzisiaj, szczególnie w tym czasie, kiedy PO i PiS tak bardzo nas podzieliły, trzeba prezydenta, który będzie ponad podziałami łączył Polki i Polaków. Dzięki. I dużo zdrowia życzę pani i wszystkim mieszkańcom. Na sreda, no. Na sreda. Brawa dla pani Turwin. Zdrawim was!